mieszany jest z radości łzami. Snu i trud, spoczynek błogi mam. Dzień po dniu mój Pan jest zawsze ze mną, gotów wciąż udzielać nowych łask. On rozjaśnia moją dolę ciemną, w burzy czas posyła słońca blask. Bóg obiecał nad swym dzieckiem czuwać, wiernie też zadanie spełnia swe. Obietnica jego strach usuwa, z każdym dniem posile siły Twe. Drodzy, dzień po dniu i tak dotarliśmy do piątku, 27 maja. Witam Was bardzo serdecznie w ten piątkowy poranek. Poranek, który przynosi nam Boże Słowo z pierwszej księgi Samuela, 17 rozdziału, 37 wiersza. Idź, a Pan będzie z Tobą. I słowa z pierwszego listu Piotra, z 4 rozdziału, 11 wiersza. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Drodzy, idź, a Pan będzie z Tobą. Te słowo również wyraża ta piękna pieśń dzień po dniu, dla każdej nowej chwili. Drodzy, słowa, które słyszymy z Starego Testamentu, to słowa wypowiedziane przez króla Saula do Dawida. Do Dawida, który zgłosił się i podjął wyzwanie, aby stanąć do walki z Goliatem. Wszyscy wiemy, jak zakończył się ten pojedynek. Ale przedtem wiele wskazywało na to, że Dawid jest od razu skazany na porażkę, że zostanie zabity przez Goliata, który był żołnierzem, który był do tego szkolony, który był dwa razy większy od niego. A cóż może Dawid? Dawid, który jest pasterzem, który ma tylko proce, który ma tylko kamienie. Drodzy, ale Dawid miał o wiele więcej. Dawid miał sobą tego, który jest wszechmogący. Dawid, który miał tego, który dał mu moc. Dawid był tym, który walczył w imieniu Pana, a Pan dodawał mu sił, odwagi, dodawał mu wsparcia. Wiemy dobrze, jak zakończyłaby się ta walka, gdyby Bóg nie był z Dawidem, gdyby On go nie prowadził i nie błogosławił mu w tym nierównym pojedynku. Drodzy, my również często dzień po dniu stajemy przeciwko różnym przeciwnościom. I te przeciwności często utożsamiane są z Goliatem. Goliatem, który jest większy, który jest silniejszy. Wyzwania, które często stawiamy przed sobą, są takimi wyzwaniami. Bo kiedy na nie popatrzymy pierwszy raz, to wydają nam się, że nie sprostamy im. W
pierwszym liście Piotra w 4 rozdziale 11 wierszu czytamy: jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg. Właśnie. Ta moc to Boże prowadzenie, działanie na Bożą chwałę daje wspaniałe efekty. Dzień po dniu możemy, drodzy, obserwować to, co Bóg robi dla nas. Chciejmy Mu dziękować za to wszystko, co On dla nas przygotował każdego dnia. Niech to Boże Słowo nas prowadzi. A wszystko, co czynimy, czyńmy w imieniu Jezusa Chrystusa. Czyńmy, bo On jest naszym Zbawicielem, On jest naszą pomocą, On jest tym, który wspiera i błogosławi nas każdego dnia. Drodzy, zakończmy ostatnią zwrotką tej wspaniałej pieśni, która właśnie mówi nam: pomóż mi w doświadczeń ciężką chwilę, obietnicą, Panie, ufać Twym. Daj zachować w sercu wiary tyle, by nie zachwiać się w tym świecie złym. Sprawym mógł pokornie z ręki Twojej przyjąć każdą z przeznaczonych dróg, dzień po dniu, przez radość, trud i znoje, aż osiągnę wreszcie niebios próg. Pomóż mi w doświadczeń ciężką chwilę, obietnicą, Panie, ufać Twym. Daj zachować w sercu wiary tyle, by nie zachwiać się w tym świecie złym. Spraw, bym mógł pokornie z ręki Twojej przyjąć każdą z przeznaczonych dróg, dzień po dniu, przez radość, trud i znoje, aż osiągnę wreszcie niebios próg. Dobrego i błogosławionego dnia Wam życzę. Amen.